wszystkim, z tej strony Katie, witam Was w kolejnym domowym vlogu, którego w zasadzie absolutnie nie zamierzałam nagrywać, ale jakoś tak wstałam rano, dostałam paczkę od listonoszy i stwierdziłam, dobra, lecimy z tym. Tak więc może jak już zaczęłam od tej paczki, to Wam ją pokażę. Troszkę mnie zaskoczyła, bo oczywiście zapomniałam, że zamawiałam, ale to dlatego, że nie dla mnie, będę Wam tym szeleścić. Jest to sukienka Lolicia dla Erin na urodziny. I pokazuję ją tylko i wyłącznie dlatego, że mam nadzieję, że zdążę jej ją wręczyć, zanim opublikuję tego vloga. Chociaż w sumie ona tam wie, co dostanie mniej więcej, tylko nie wie dokładnie, którą i który kolor, więc no. Ale tak, mam sukienkę dla Erin i dzisiaj muszę iść na pocztę zapłacić za skrytkę pocztową, ponieważ wcześniej skrytki pocztowe były za darmo, znaczy była jednorazowa opłata chyba 35 zł i można było ją mieć do końca życia i jeszcze dłużej, a teraz wprowadzili opłatę 90 zł na rok i muszę zapłacić do końca miesiąca, żeby jej nie stracić. A wiem, że dużo osób wysyłało mi jakieś paczki, więc dobrze by było, gdyby mogły do mnie dotrzeć, prawda? No, muszę też odebrać paczkę, którą dostałam do kiosku Ruchu, ponieważ zamówiłam sobie książki w przedsprzedaży. No i ogólnie trochę sobie dzisiaj do Was pogadam, pójdę z mamą na kawę i tak dalej. No ale to zobaczycie w ciągu dnia. Jeszcze nie wiem, czy ten vlog będzie jednodniowy, czy dwudniowy. Zobaczymy. Ale no, będzie dużo gadania, więc no dzień dobry. W poniedziałek tak swoją drogą. Obudziłam się dzisiaj i po prostu wszystkie posty i instastory na internecie były na temat tego, że zły poniedziałek się zaczął. Ja miałam takie... Czy ja oglądam instastory ludzi z wczoraj? A nie! Dzisiaj jest poniedziałek. Faktycznie. Jakoś tak, nie wiem, obudziłam się i nie czuję się absolutnie poniedziałkowo, więc to chyba dobrze. Czuję się, jakby był wtorek, a wczoraj była niedziela. Fantastycznie, przegapiłam poniedziałek. Dobra, no to chyba idziemy na kawę z mamą, tak mi się wydaje. Zazwyczaj jak nagrywam, jadąc autem, to jedzie Erin, a ona jeździ tak, że jestem w stanie je nagrywać w jej audzie. A z tobą to powiem ci tak... Przepraszam. Ciężko. No, ale byłyśmy właśnie w kawiarni, która nazywa się Kawiarnia, co często sprawia, że... Jest mylące. Jest mylące, bardzo. Ale byłyśmy... Matki. I dla matki. No zazwyczaj mówię ludziom, ej, hej, chodźmy do kawiarni, a oni do której? No, do kawiarni. Ale do której? No właśnie. Ale byłyśmy i powiem wam, że to jest jedna z moich ulubionych kawiarni ogólnie w Bielsku. Chociaż my to takie w ogóle kawiarniane jesteśmy, co nie? No więc tym bardziej to nazwa kawiarnia jest problemowa. No, bo my lubimy odwiedzać różne kawiarnie w Bielsku, ale ta jest jedną z naszych takich ulubionych. Jedną w takiej pierwszej piątce, nie? Podają najlepszą kawę chyba. Tak, no jedna z najlepszych kaw jest tam zdecydowanie, więc jeśli jesteście z Bielska lub okolic, to zapraszam tam, bo tam naprawdę jest sympatycznie. Tylko większą grupą nie bardzo. Mamo, na pocztę. Na pocztę, no okay. Na pocztę, no. Tędy, dobrze, dobrze. Okej, okay. No więc idziemy na pocztę, załatwić to, co mam do załatwienia, a później dalej na miasto, czego się nie spodziewałam. Ale no, mam też paczkę, ale to chyba ją będę otwierać dopiero jak będę w domu, bo teraz to tak niewygodnie tutaj. No więc jedziemy załatwić i odezwę się do Was później. A co, ty się zestresowałaś? Nie, nie. Przysłużyłam się, mogłam jechać. Aha, okej. Okay. Wróciłam do domu. Koty się ze mną witają. I powiem wam, że jestem tak turbo zmęczona, że nawet nie mam siły trzymać tego aparatu. Jeszcze się zrobiło tak szaro i ponuro, że... Trochę nie wystarcza mi ta jedna lampa, co nie? No dobra, nieważne. Poszłam na pocztę i powiem wam, że... nieważne w jakim celu ja idę na pocztę, to zawsze wychodzę zdenerwowana. A tym razem musiałam zapłacić za tą skrytkę pocztową i miałam już dokładnie przygotowane wszystkie dokumenty, które od nich dostałam, które miałam wypełnić, żeby móc za tą skrytkę zapłacić. I jak przyszłam z tymi wypełnionymi dokumentami i z wyliczonymi pieniędzmi, to się dowiedziałam, że to jest stary dokument i muszę wypisać nowy. Z czego jak dostałam ten nowy, to on był dokładnie taki sam. Przeczytałam go dokładnie i tam nie było żadnej różnicy, więc nie wiem, o co tym ludziom na poczcie chodziło, ale okej. Okay. Załatwiłam, poszliśmy na miasto. Kot Karma szeleści sukienką Erin. ale co? Co? Aha, Karma, ja cię proszę. Wybiś. No, teraz dzień dobry, tam stoi jedna lampa. Zadowolona? Proszę bardzo. Uwielbia mi to robić. Uwielbia po prostu. Teraz będzie szeleści czymś innym. Dzięki, baby. Jesteś cudowna. Ale tak. Począł na miasto, ponieważ słuchajcie, ja jestem osobą, co musicie o mnie wiedzieć. No i serio, teraz będziesz chodzić po tej sukience, jak ją zdjęłam? Ja nie wiem, no. Przestań.
Musicie mnie wiedzieć tyle, że ja nienawidzę. Nienawidzę po prostu robić zakupów ubraniowych. Nienawidzę. Szczególnie, kiedy muszę kupić coś, co jest mi potrzebne. Nie tak sobie pójść na zakupy, żeby może coś kupić, tylko w momencie, kiedy faktycznie idę w konkretnym celu. To jest dramat. Bo ja jestem na tyle szczupłą osobą, że na mnie po prostu nie ma ubrań w sklepach. Serio? Nie ma. I potrzebuję coś na zimę. Jakąś kurtkę. I kochanie, nie chodzi mi po tym, ja cię proszę. Co? A, no. Potrzebuję kurtkę na zimę. I powiem wam, że teraz jest jakaś dziwna moda, że wszystko w sklepach jest takie jakieś pękate. Że ja wyglądam w tym, że mam taką malutką główeczkę, okrągłe ciałko jak taki bałwanek i chude nóżki. W każdej jednej rzeczy tak wyglądam i po prostu przeszłam dzisiaj wszystkie sklepy, jakie są po prostu z ubraniami w centrum handlowym i nic. Nic. A jak już znalazłam jakieś płaszcze, które są w miarę spoko i mogłyby być, to są takie przejściowe na jesień, a nie na zimę. I w zimę w tych wszystkich płaszczach byłoby mi po prostu zimno. Więc nie wiem, co ja zrobię. Nie wiem. Ale okej. Jest jedna fajna rzecz po tych zakupach. Kupiłam kaczora Donalda, numer 1000. A nie dość, że mam dla siebie, to jeszcze mam drugi dla mojej patronki. Pozdrawiam cię, Tejak. Bo ona mi napisała, że u nich po prostu nie da się kupić w Warszawie, co jest dziwne. Ja co prawda musiałam kupować w dwóch różnych miejscach, ponieważ z tego, co się zdążyłam zorientować, to oni dostarczają po jednej sztuce na każdy kiosk, Empik i tak dalej. Ale mam dwa, więc spoko, udało mi się. Zwyciężyłam w tej jednej kwestii dzisiaj. No i przyszła mi paczka, więc możemy sobie zrobić unboxing, co? Tylko może już nie w tym kadrze, bo źle wygląda ten kadr. Ciemno tu jest strasznie. No ale taka dzisiaj jest pogoda niestety. No, panie i panowie, oto jest mój cudowny kot. Wstałam z fotela na dosłownie 2 sekundy i ona już tu leży. To jest jej fotel. Ja czasem mogę na nim usiąść, ale tak naprawdę to należy do niej. Misa? Misa? Prawda? To jest twój fotel? Ona po prostu zawsze tylko czeka, aż ja z niego wstanę, żeby się na nim położyć. Spoko. No dalej kiepskie jest to oświetlenie, ale we vlogach chyba nie musi być idealne, co nie? Nie chce mi się po prostu dostawiać drugiej lampy. Tak tylko na parę minut, ale dobra, mam paczkę. Która przyszła do mnie z Egmontu. Ja już o niej ostatnio wspominałam, chyba nawet dzisiaj w tym vlogu, już nie pamiętam, że przyszły do mnie książki, które mają premierę 30. Za 2 dni dopiero. A ja już je mam. Nie spodziewałam się, że przyjdą do mnie tak szybko, bo no, faktycznie była informacja, że wysyłają w dniu premiery. Więc fajnie. Cieszę się, że przyszły do mnie już. No. Czy jest to mój adres? Chyba nie. Nie, tylko imię i nazwisko. Okej, okay, dobra. No. Przyszły do mnie piękna paczuszka z Egmontu. No ja dzisiaj bardzo wspieram Egmont. Nie dość, że te książki to jeszcze kaczury Donaldy, nie? Ojej, żeby ten jeszcze Egmont był warty tego wspierania finansowego. Dobra, ale o, jakie one są cieniutkie. Nie, w porównaniu do tych poprzednich to one są mega cienkie. Przyszły do mnie dwie nowe... Przesunę się do was. Siema. Oświetlenie dalej słabe, ale okej. Dwie książki z serii tych mrocznych baśni, są dwie nowe. Tylko, tak jak mówię, no, 30 jest premiera, więc pewnie jak to oglądacie, to już jest ta premiera. Potęga magii, czyli ten retelling Aladyna i Z dala od siebie, czyli retelling Krainy Lodu, Frozen. I jestem mega zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że w tej serii pojawi się faktycznie retelling Frozen właśnie. Tylko one są mega cieniutkie, nie wiem czy to widzicie, ale no w porównaniu do tych poprzednich... Jezu, nie chcę się ich wyciągać. No dobra, wyciągnę dla was. Mam wrażenie, że one mają takie kolory, że tego w ogóle nie widać. No ale tutaj mam dawno, dawno temu we śnie, czyli retelling Śpiącej Królewny. I faktycznie w porównaniu do niej to one są prawie 2 razy cieńsze. Nie widać tego, prawda? No ale faktycznie, no ile one mają stron, bo ten, dawno, dawno temu we śnie ma 390 stron, a to z dala od siebie, one jest w ogóle najcieńsze zdecydowanie, ma stron 286, to faktycznie znacznie mniej, ale dziwnie, no ale dobra. Tak więc no, ja je mam oczywiście ze strony Egmontu, z przedsprzedaży, ale one przypuszczam, że będą dostępne normalnie w księgarniach, jak już będą miały swoją premierę, więc no, są, jakby co. Tyle chciałam wam dać znać, ja zapłaciłam 30 zł za sztukę w przedsprzedaży, normalnie kosztują 40, więc no, hej, mam je, jakby co. No dobra, tak więc jeśli chodzi o taki przyspieszony haul, to wszystko, co udało mi się dzisiaj kupić. I w sumie nie wiem, co ja w ogóle teraz mam robić. Chyba coś zjem, odpocznę sobie trochę, a do was się odezwę później, żeby wam poopowiadać, w co tam grałam ostatnio i tak dalej. Nie wiem,
trochę, szczerze mówiąc, tak opuściła mnie energia, że nawet nie wiem, co ja mam dalej wam opowiadać w tym vlogu, więc póki co zrobię sobie krótką przerwę, a potem do was wrócę może. A jeszcze chciałam się odnieść do tych rzeczy, które opowiadałam wcześniej. Jeśli chodzi o tą kawiarnię, bo ja tak trochę urwałam wątek, to ja wtedy powiedziałam, że nie polecam dla większych grup tej kawiarni. Z tego względu, że tam naprawdę są 4 miejsca, żeby sobie usiąść. No i tam to jest tak bardziej kawiarnia, żeby wejść, zamówić kawę i wyjść z nią, z tą kawą na wynos. Więc to tyle. I coś jeszcze mam wrażenie, że mi uciekło. Szkoda, że nie nagrałam wam tych zakupów, ale uwierzcie mi, że ja mam zawsze okropny karma. No a teraz patrzcie. Co za kot. Jak nie będzie szeleścić ten jakąś folią, to mi przyjdzie na karton hałasować. O, jak się jasno tak zrobiło, matko. Dobra. Ja mam zawsze paskudny humor na zakupach, bo ja naprawdę nienawidzę robić zakupów z tego względu, że ja po prostu jestem tak szczupła, że ja we wszystkim źle wyglądam. Naprawdę, dla mnie kupić dobre ciuchy to Terry Welly to jest chyba jedyny sklep, w którym można dla mnie kupić coś, cokolwiek sensownego, ale dlatego, że tam są rozmiary 32-34 dostępne. Czyli mniej więcej takie moje, nie? Dobra. No ale to faktycznie chyba wszystko, co chciałam się jeszcze tak dopowiedzieć. Na razie idę sobie odpocząć i może coś wam jeszcze później będę pokazywać, opowiadać, jeszcze nie wiem. Nie. Albo jutro do was wrócę, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Taki spontan, no spoko. Zrobiłam sobie jedzonko, spięłam włosy i od razu poczułam się lepiej. I pies zaczął szczekać. Super. No tak a propos włosów, to taka ciekawostka na mój temat jeszcze jedna. Nie lubię mieć długich włosów. Co może się wydawać trochę dziwne, bo od bardzo dawna mam długie włosy, ale jakoś przeszkadzają mi. I jak tylko pracuję, to od razu je spinam, bo drażni mnie, jak mnie łaskoczą po karku i tak dalej. Ale nie no, jest okej, okay, nie? Mam nadzieję. Wiem, że wyglądam gorzej w krótkich włosach, dlatego się męczę z długimi, ale no... Teraz mam przynajmniej taką długość, że mogę je spiąć, więc nie ma tragedii. Ale przychodzę do was nie po to, żeby ponarzekać na moje długie włosy. Za dużo narzekam w ogóle w tym vlogu, mam wrażenie. Tylko żeby wam powiedzieć, że trafiły do internetu 2 nowe zajawki z Krainy Lodu 2 po polsku na kanale Disney Filmy. Już nie będę nagrywać się reakcji, bo to trwa po 30 sekund, więc bez przesady, ale podlinkuję je wam w opisie, jakbyście sobie chcieli obejrzeć. No i przetłumaczyli już, znaczy dali nam przetłumaczony fragment piosenki Elzy Into the Unknown i przetłumaczyli to Chcę uwierzyć snom. Ja wiem, że przetłumaczenie Let It Go na Mam tę moc też nie było zbyt wyszukanym tłumaczeniem i można to było zrobić na wiele sposobów lepiej, żeby to miało więcej sensu po prostu. I mam wrażenie, że to jest podobnie. Że no jakby, okej, no już nam udowodnili w pierwszej części, że nie trzymają się za bardzo sensu piosenki. Okej, ale jakoś drażni mnie to tłumaczenie, bo Into the Unknown jakby ma takie fajne to znaczenie. No, poczekamy, aż dostaniemy całą tą piosenkę, nie? Ale póki co chcę uwierzyć snom, jakoś, nie wiem, nie kupuję tego tłumaczenia pod kątem tego sensu po prostu, nie? Zobaczymy, ale no, fragmenty są, Olaf w dalszym ciągu jest typowym comic reliefem, okej. Okay. Tłumacze w dalszym ciągu olewają, tłumaczenie bardziej dosłowne, okej, okay, spoko. Strasznie bym chciała ten film móc obejrzeć z napisami w kinach. Tyle wam powiem. Bo póki co ten dubbing mnie tylko zawodzi. I dalej narzekam! O nie! Przepraszam. Ale plan jest taki, że ja sobie zjem, a później puszczę sobie podcast i wreszcie ułożę do końca te głupie puzzle, które cały czas czekają i od chyba miesiąca nie są ułożone. Więc no, zobaczymy. Taki jest plan. No. Właśnie doznałam załamania psychicznego, bo siedziałam nad tymi puzzlami długo, nie wiem ile, długo, ale wreszcie je do końca ułożyłam. Zrobiłam to, ułożyłam je i brakuje jednego puzzla. Brakuje, naprawdę brakuje jednego. Tu widzicie to? Tu. Brakuje. Że tak naprawdę istnieje małe prawdopodobieństwo, że brakuje jeszcze kilku, bo przy takich puzzlach ciężko zauważyć, że tego puzzla tu nie ma, co nie? Ale no, opcje są dwie. Albo ten puzzel jest gdzieś wciśnięty pod jakąś szafkę tak, że już go nie wyciągnę, no chyba, że przemebluję pokój. Albo jest już od bardzo dawna w odkurzaczu. I co teraz? Nie wiem. Albo zrobię przemeblowanie i jak nie znajdę, to będę rozcinać worek z odkurzacza.
wolałabym tego nie robić, chociaż w sumie to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym worku z odkurzacza jest jeszcze jedna malutka figurka, którą mi koty kiedyś zgubiły, więc przydałoby się to kiedyś zrobić. Albo mogę włożyć te puzzle w antyramę, powiesić je na ścianie i udawać, że tego puzzla wcale nie brakuje, bo tego nawet za bardzo nie widać. Jak się tak patrzę na te puzzle, widzicie, że tego puzzle nie ma? Tak szczerze. Tu go nie ma. Nie widać za bardzo. Takie to jest nadziubdziane, ale... Nie wierzę po prostu. No jednego! Jakby nie było dwóch, to chyba bym się mniej wkurzyła, nie? Ale trzeba przyznać, że efekt końcowy jest naprawdę... No fajny, nie? No i wygląda to... Tylko tego puzzla jednego... Nie no, plus jest taki, że naprawdę przy takim wzorze to się tak nie rzuca w oczy. Podjęłam pewną drobną próbę znalezienia tego puzzla pod meblami i nie udało mi się, ale za to znalazłam coś, co zgubiłam już turbo dawno temu, czyli tego malutkiego cumcunka wasp. Ja jej nie miałam już od roku, od bardzo dawna, więc znalazłam ją. Jakbyście słyszeli dziwne szeleszczenie, to kot się bawi papierkiem, który też znalazłam pod meblami. Więc mam tą wasp, której nie miałam od bardzo dawna. I jakby co nie była ta figurka, o której mówiłam, że będę musiała ją wyciągnąć z odkurzacza, bo jednak worki w odkurzaczu zmieniamy częściej niż raz na rok. Więc no, mam ją i bardzo mnie to cieszy. I znalazłam też w ogóle przypinkę z 60 parseków. Za nią nie tęskniłam, ale fajnie. No i wiecie co, ja chyba faktycznie powieszę te puzzle bez tego jednego, żeby to zostało takim memicznym żartem, że zawsze brakuje tego ostatniego puzzla, co nie? Bo to nie wiem, no. Nie wiem, no może kiedyś się znajdzie, ale na razie nie mam na to siły. Najwyżej po prostu faktycznie powieszę tak i będzie przynajmniej śmiesznie. Będzie to taki mój żart i wy będziecie o tym wiedzieć. No piękności, no brakowało jej tutaj, no. Bardzo jej tutaj brakowało, jak na to, że wszystkie te wieżyczki są po trzy, a tutaj była cały czas taka biedna z dwoma, no to... Ojej, no brakowało. Fajnie, że chociaż ją znalazłam, naprawdę. A co do tej, której mi brakuje, jakbyście się tak zastanawiali, to tutaj kiedyś jeszcze był taki niebieski Sali z tych takich malutkich figurek i... no, zauważyłam, że go nie ma dzień po tym, jak moja mama odkurzała, więc... Może jest gdzieś pod meblami i znajdę go za rok, albo faktycznie będę musiała szukać w odkurzaczu. Ale to koty mi posiały, bo to jest tak nisko, że koty lubią sobie tutaj łapkami zrzucać na ziemię, niestety. Tak to jest, jak się żyje z kotami. No to jeszcze z takiego małego segmentu w to, w co ostatnio grałam, bo jakoś tak zaczęłam w ostatnim vlogu taki segment, więc hej, teraz też to zrobię, czemu nie? To skończyłam wreszcie grać w The Last of Us, ponieważ to jest gra, którą ja zaczynałam chyba jakieś 4 razy, bo miałam ją jeszcze kiedyś na PlayStation 3 i nigdy nie udawało mi się jej skończyć. Jakoś tak przerywałam ją, a powrót do takiej gry po pół roku na przykład nie ma sensu, no bo kompletnie nie pamiętacie, jak się sterowało. Więc się zaczyna od początku i tak ją zaczynałam jakieś 4 razy. I tym razem usiadłam, bo bardzo chciałam skończyć tą grę przed premierą drugiej części, która była zapowiedziana na luty. Skończyłam ją w 3 dni. Został mi jeszcze dodatek, ale to już później na spokojnie. Ale skończyłam tą grę i chyba 2 dni po tym, jak ją skończyłam, okazało się, że przesunęli premierę drugiej części. Więc jestem strasznie zła. Ale przynajmniej mam teraz czas, żeby zagrać w dodatek. No, i muszę to zrobić, zanim zapomnę, jak się steruje w tej grze. No, ale na razie to tyle. Nie wiem, w co będę grała teraz, nie mam żadnego pojęcia, bo niby mam tą kartę graficzną w komputerze, ale teraz się okazało, że jednak RAM za słaby, jeszcze RAM trzeba dokupić, więc na komputerze to za szybko nie zacznę grać. Ale no, cały czas jednak cisnę na konsoli. Więc nie wiem, czy będę dalej cisnąć platynę w Detroit, czy coś innego. Możecie mi też coś polecić. Czy polecacie coś na PlayStation 4? Dajcie znać. Zobaczę, bo póki co to za bardzo nie mam pomysłu, w co grać dalej. No. I mam wrażenie, że to jest już wszystko, co chciałam wam powiedzieć w tym vlogu, więc może go skończymy, bo jeszcze mam czas, zanim mama wróciła do domu. Więc no. Myślałam, czy nie zrobić tego vloga z 2 dni, ale myślę, że tak dużo się dzisiaj działo, że jednak wystarczy. Tak więc ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, koniecznie dajcie mi znać, co tam... Czy macie coś do powiedzenia na temat tych różnych rzeczy, które się w tym vlogu dzisiaj wydarzyły? No. I to tyle. No, do następnego filmu, do następnego vloga. Do zobaczenia na żywo na Tsuru. Nie wiem, zobaczymy. A ja póki co jeszcze zapraszam na mojego Instagrama.
Twittera, grupę na Facebooku i Patronite'a. No, do następnego filmu. Pa, pa!